Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Kakuryo no Yadomeshi. Kakuryo no Yadomeshi to 26-odcinkowe anime będące adaptacją nowelki autorstwa Midori Yume. Oprócz nowelki i anime historia doczekała się także adaptacji mangowej. Główną bohaterką serii jest Aoi Tsubaki, studentka, która po śmierci dziadka żyje sama. Aoi, chociaż wydaje się zwykłą dziewczyną, posiada niezwykły dar. W przeciwieństwie do innych ludzi widzi Ayakashi, wszelkiej maści duchy i demony. Tę zdolność odziedziczyła po dziadku, który przygarnął Aoi, gdy była małą dziewczynką, po tym jak w okrutny sposób porzuciła ją matka, która nie potrafiła znieść daru córeczki. Pewnego dnia, przy bramie prowadzącej do świątyni, Aoi napotyka nieznanego jej Ayakashi, który koniec końców porywa dziewczynę do ukrytego królestwa i oświadcza jej, że zostanie jego żoną. Jak się okazuje, dziadek Aoi zaciągnął w krainie demonów ogromny dług i podpisał z oddana umowę. Aoi nie godzi się na zamąż pójście i obiecuje spłacić dług dziadka, pracując w karczmie przylegającej do Tenjinja, należącym do boga ogra. Gdy ukazał się pierwszy zwiastun anime, jak zwykle były obawy, czy tytuł nie będzie kalką Kamisama Hajime Mashita, gdyż w tym tytule również występuje postać demona Kitsune, jednak tym razem nie z jednym, lecz z dziewięcioma ogonami. Na szczęście, moim zdaniem, tytuł okazał się być bardzo oryginalną historią. Mamy tutaj mnogość postaci, wszelkiego rodzaju demony, duchy i chowańce, które w przeciwieństwie do Kamisama Hajime Mashita nie są jedynie tłem dla historii miłosnej głównych bohaterów. Swego czasu dziadek Aoi nauczył wnuczkę sztuki gotowania, która okaże się największym atutem dziewczyny i, o dziwo, najlepszą bronią. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. W tym przypadku jest to kuchnia. Aoi w przygotowanie dań wkłada całe swoje serce, ale i duchową moc, dzięki czemu jej potrawy są niezwykle cenne dla Ayakashi. Aoi, pomimo iż nie posiada szczególnych mocy, stara się ze wszystkich sił pomóc swoim nowym przyjaciołom i nie raz, nie dwa podejmuje śmiertelne ryzyko. Jest miła, bystra, ale nie drażni. Robi co może, a że najlepiej wychodzi jej gotowanie, co właśnie przeróżnymi daniami próbuje trafić przez żołądek do serca. Kakuryo no Yadomeshi nie jest historią skończoną. Nowelka, jak i manga wciąż wychodzą, więc jestem pewna, że w przyszłości zobaczymy kolejny sezon tego anime. Historia sama w sobie jest ciekawa i wzruszająca. Największym plusem jest to, że możemy lepiej poznać japońską kuchnię dzięki potrawom, które serwuje Aoi. Kreska jest ładna, a muzyka przyjemna, jednak to openingi i endingi są w tym tytule najlepsze. Jeżeli lubicie nienachalny romans, yokai, ayakashi, zaświaty i historie o przyjaźni, to ten tytuł z pewnością Was nie zawiedzie. Ja go serdecznie polecam i czekam na kolejny sezon. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz Twittera. Zachęcam do komentowania oraz subskrypcji i do usłyszenia.